Polskie radio. Radioży. Polskie radio orzesz. Witam Was, szanowni słuchacze Polskiego Radia Orzysz i witam bardzo, bardzo ciepło moich dzisiejszych gości. Płeć Piękna, czyli dzisiaj pięknie w studio. Witam panią Annę Bałdygę z Mazuchówki. Witam serdecznie. Witam Magdalenę Marię Magdalenę Jokę. Witam serdecznie. E, Marysia jest najmłodszą z dziesięciu córek artystki ludowej Anny. Bałtyki Dziesięcioro dzieci, dzieci, a ósma córkę. Dwóch tak, chłopaków jest u nas. Aha, czyli ty nie jesteś ogólnie najmłodsza ze wszystkich dzieciaczków. Jestem jest najmłodsza, ale dziewczyn u nas jest osiem. osiem. I dwóch a, chłopaków. Pani Aniu, a czemu nie porówno 5 na 5? No jak wiem, to tak jakoś, wyszło? Jakoś Bozia nierówno nie dzieliła, także <laughs> widocznie te osiem dziewczynek było bardziej potrzebne jak tych dwóch chłopaków. Właśnie. E, Pani Aniu, jesteście znani um, jako taka um, artystyczna rodzina. Wszędzie, w całej Polsce jesteście bardzo znani. A tu później, może w, w dalszej części wywiadu, opowiem um, też o kulisach tej Pani Sławy, tak jak Pani tutaj, ile nagród, ile rzeczy jest na Pani koncie. E, proszę mi opowiedzieć, Pani Aniu, czy wszystkie dzieciaki Pani dziesięcioro dzieci, zajmują się, bo pani zajmuje się kulturą ludową, zajmuje się pani tkactwem, zajmuje się pani muzyką ludową, sztuką zdobniczą. Czym jeszcze, jeżeli chodzi o samą kulturę ludową? No, to znaczy się w większości wszystkie rzeczy, które są ręcznie robione, to się robi. Bo myślę, że jeśli ktoś jest trochę zainteresowany tym, to. To gdzieś tam jest ta ciągotka, że jak tu mówią, wszyscy, ta tak zwana złota rączka wszystko potrafi zrobić. No mniej więcej mm -hmm. tak to się dzieje. No ja zajmuję się tkactwem, plastyką obrzędową, czyli mm -hmm. robię różne rzeczy z bibuły, palmy wielkanocne, kurpiowskie, dlatego że stamtąd pochodzimy z kurpi zielonych różne, różne rzeczy. A czasami zahaczam jeszcze o szydełko, bo też potrafię robić. Druty też nie są mi obce. Także większość tych rzeczy takich damskich, jak to mówię, chociaż i ogródek, i kopanie, i wszystko jest w, w mocy, że można to wszystko zrobić. Tak, Pani Aniu, Pani mówi teraz o wytworach rąk, ale jeszcze struny głosowe, bo Pani też muzykuje. No, nie tak mu muzykuje wcześniej, no teraz już jest trochę gorzej, no już i wiek swoje robi, więc te głosy są nie takie, śpiewem ludowym się zajmuje. Z mężem prowadzimy i z Marysią tutaj razem zazwyczaj kapelę ludową kurpiowską, no, w tym roku byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą. Jak się nazywa wasza kapela? Kapela rodzinna Bałdygów. Kurpiowska. Nic tam nie dodajemy, nic taka, tak. Nic skomplikowanego, tylko Harmonia taka. Harmonia pedałowa Tata. i bębenek obręczowy i plus A kto na bębenku? Mama. Aha, mhm. <laughs> czyli ja trochę tak muzykuję, ale to jest tylko tak z konieczności. No, bo zaczęło się od tego, że kiedyś mieliśmy większy zespół, taką większą kapelę, ale nie zawsze można było zdobyć kogoś, kto dobrze bębni na, na bębenku obręczowym, bo to jest ręczny bębenek, tak jak tamburyn podobny, tylko że jest sobie robiony, i na tym bębenku trzeba też wiedzieć jak wybić rytm, żeby to wszystko pasowało, więc z konieczności trochę zastąpiłam kiedyś tam mąż mówi, o wiesz, ty się nadajesz i tak zostało. W życiu razem, w kapeli razem, cały czas razem z panem Stanisławem, bo tutaj mówimy o mężu o panu Stanisławie, którego najserdeczniej pozdrawiamy z naszego studia. E, dowiedziałam się pani Aniu, że była pani pierwszą dziewczyną pana Stanisława. <laughs> No, może pierwsza nie, ale tą najważniejszą wyszło, Ostatnią. Że, że ostatnia, <grym> czyli nas, na resztę życia. Losy nasze zaczęły się już od szkoły podstawowej, bo razem chodziliśmy do tej samej szkoły, z tej samej miejscowości jesteśmy, więc to tak jakby się już układało to wszystko. A zaczęło się od tego, że mąż wcześniej jeszcze nie mąż. Tylko jako chłopak prowadzili kapelę u nas tam w Piątkowiźnie, skąd pochodzimy. I przyszedł taki czas, że zabrakło im solistki. Więc występowali jako kapela, ale z solistami. Więc on do mnie mówi, gdzieś tam się spotkaliśmy, i on mówi: Ty, może byś wzięła i, i pośpiewała. A zazwyczaj. Kiedyś, jak były zabawy, to dziewczyny stawały w kółeczko, czy gdzieś tam bawiły się przy okazji i śpiewały, więc tego głosu trochę tam było <noise> jakiegoś. No i tak się zgodziliśmy i od 72 roku tak ciągniemy. Także niedługo będzie wspólnie razem 50 lat. samowita. Czyli połączyła was ta kultura ludowa, można powiedzieć, tak, tak bo graliście repertuar. Ludowy. Ludowski, Ludowy, Ludowy. tak mhm. to bo na kurpiach byliśmy więc y, to było tak jakby na porządku dziennym się nie... mhm. no jeśli mąż grał na zabawach bo zazwyczaj tak było że przyszła sobota niedziela to gdzieś tam y, na weselach y, na zabawach na mhm. weselach więc y, y, różne kawałki były ale zazwyczaj to takie po, Podludowe pochodzące mhm. pod Kurpiowskie. I teraz Pani Aniu, macie już dziesięcioro dzieci. Jak te dzieci się umiejscowiły w tej kulturze ludowej? Bo podobno wszystkie się umiejscowiły? Może nie wszystkie. Wszystkie wyrosły w tej kulturze ludowej. Mhm. Część może nie ciągnie tak, ale znając życie większość, większość i każda z dziewczyn i z chłopaków potrafi to zrobić. Co my robimy? Może nie, nie tak idealnie, nie tak jak to ma być, ale jeśli by przyszło na ścisłość tak z wielkim trochę musem, przymusem, to na pewno by tak poszło. Hmm. Czyli mają te umiejętności niekoniecznie z tego żyją, niekoniecznie to się w ich życiu zawodowym przejawia. Natomiast umiejętności mają. Wszystko potrafią zrobić mm -hmm. z tych rzeczy, co my robimy. Nie da się, wszyscy może by nie, nie dali rady wyżyć z, tej, z tych zajęć, które my. My już co innego, bo jesteśmy już na emeryturze, ale był też czas, że trzeba było pracować. A teraz jest czas na to, żeby naprawdę zająć się tym, co się lubi. Czyli emerytura to jest piękny czas, Pani Aniu? Tak. Jest na, na emeryturze bardzo, bardzo mało czasu. Jest tak zajęty, że ciężko, <laughs> ciężko jest znaleźć tego wolnego czasu, chwilę. No to można pogratulować Pani. Coś wspaniałego. Czyli Marysia do mnie mam, to jest jedna z tej części y, pani dzieci, które akurat tą kulturę ludową cały czas kultywują i też można powiedzieć, że zawodowo, Marysiu, tak? Tak. Y, od siedmiu lat pracuję w Gminnym Ośrodku Kultury, także też jestem ukulturowiona. Mhm. Y, na co dzień i w domu, no wiadomo, też y, dzieci troszkę tam gdzieś nie pozwalają, no bo tak trzeba wychować, dojrzeć i w ogóle... Ale w każdej wolnej chwili jesteśmy u rodziców i tam... Daleko u... od siebie mieszkacie? Nie, w tej samej wiosce z pół kilometra może. Czyli w Mazuchówce? Tak, tak, w Mazuchówce mieszkamy, także mamy bliziutko do siebie. I siostry, i bracia też są w pobliżu, czy gdzieś wystrzelili w świat? Nie, nie. nie. Tak. To znaczy, nie dałoby się wszystkich blisko trzymać, tak? Mhm. Część jest za granicą, no część, prawie połowa, tak. tak? Bo synowie są za granicą, córka jedna jest za granicą. To twój, jed... Trójka jest. Trójka. No mm -hmm. tak, bo kiedyś jeszcze była Kaśka, ale już jest teraz tu na miejscu, na miejscu w Polsce, tak. także... Ale są trójka, niedaleko. ale jedna trzecia już jest poza granicami. Monika. W sumie tak mm -hmm. Nie, niedaleko. No jeszcze tak bardziej yy, z tkactwem związana to jest Monika. Monika Burak w tej, w tej chwili. W mieszka, także yy. też niedaleko. Pracowała w Muzeum Kultury Ludowej, także często się spotykamy jesteśmy na. Blisko siebie. Blisko siebie, tak. Pani Aniu, a cofnijmy się tak? 20 lat wstecz, kiedy powiedzmy Marysia miała 10 lat, około, no może tak z 15 lat wstecz, jak wyglądało wasze takie codzienne życie? Pani, mąż, dziesięcioro dzieci, kultura ludowa, jak to się wszystko tam. Jak wy z tym <noise> radziliście? To znaczy się tak, 15, może nawet więcej lat do tyłu, Chyba więcej. mieliśmy, bawiliśmy się dobrze, bo mieliśmy swój zespół folklorystyczny, tak zwany rodzinny zespół folklorystyczny, czyli tak, dzieci tańczyły, E, e, śpiewali, występowaliśmy e, bardzo często, nawet w Kazimierzu byliśmy. Tak, w dziewięćdziesiątym roku, tak? Tak. Czyli to codziennie próby były w domu, rozumiem, tak? Ale, no tak, Co, tak. Co, Co drugi, z... tak, trzeci za trzy dzień razy w tygodniu we... były próby, ale dyscyplina była. Ktoś, o, no gdzieś tam musiało być, o, bo... <laughs> Czyli mu... co, tata czy tata. mama na ostro? Tata. tata. Tata, bo dlatego, że tata bardziej muzyką się zajmował, więc grał... Był wymagający kapel. po prostu. Myślał, tak. że jak zagra i pokaże... To po prostu, że my od razu załapiemy. No nie A to nie tak realia. szło. A tu jeszcze było tak, że w największym pokoju po prostu się meble rozstawiało, tam stół na boki, krzesła, dywan się ściągało i tańczyliśmy, tak, tak, tak nasze próby wyglądały. Nie mieliśmy gdzie próbować, no to w domu Więc próbowaliśmy. Ale wszystko w domu się robiło, tak? tak? Czyli tata był od muzycznej części, a od tańca mama. On razem, Różnie. razem. Wszystko. Najpierw mhm. tata zagrał, pokazał, ja, tak. a ja później musiałam uważać i, i pilnować, żeby to tak wychodziło, jak ma być. A, a był ktoś zbuntowany, kto nie chciał być na próbie? Kto nie chciał muzykować? Jak byli młodsi, to większość tak, a, potrzebna <noise> okres, wam, Taki okres tak, mieliśmy, taki buntu". Tak. jak zawsze u młodszych, <noise> y, 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 nastolatkowie. No Marysia, ile miałaś? Sześć, sześć lat. 6 lat zaczynała już tańczyć razem z nami, także to się już od kołyski wnosiło. I jak teraz, się zobaczysz, przydało się to wszystko? No pewnie, że tak. Nie dość, że, znaczy przede wszystkim, tak, te spotkania z wszystkimi e, muzykantami, zespołami, to jest tak piękne, że to jest nie do opisania. Spotka Naprawdę na przeglądach? Też. M Mówisz o przeglądach, czy o takich spotkaniach, że w domach się spotykaliście? Nie, nie, nie. Tak nie było. Zazwyczaj to by. znaczy zawsze? To były spotkania takie, że jak jechaliśmy gdzieś na przegląd, jakiś festiwal czy. Przy to zazwyczaj, zazwyczaj przyglądy. To po prostu, zanim się wszystkich przywitało, to po prostu to <noise> pół godziny albo godzina nie nasza była, że. Y to tego pocałować, tamtego wyściskać, naprawdę. I zawsze było tak, że było zawsze wszędzie gościnnie, naprawdę. Tam, gdzie jest, tam, gdzie jest muzyka, tam jest... Czyli nie... was bardzo ciągnie do ludzi. Tak. W tym covidowym, trudnym czasie pewnie jest niewesoło. Ciężko. ciężko. ciężko jest naprawdę ciężko. ciężko. Ciężko jest się przyzwyczaić, bo to zawsze było latem, spotkania, gdzieś tam wyjazd, jakaś mm -hmm. impreza, coś tam, no więc szło się, jechało i... I Co drugi wesoło. weekend, dajmy na to, gdzieś tam rodzice wyjeżdżali, to albo z taką pomocą, żeby dużego samochodu nie ciągnąć, to zawsze ja też jeździłam. No to była taka pomoc, że ja śpiewam, pomagam także e, też trochę lżej dla taty na duchu, jaki jestem <grym> też, też. Także e, to wiadomo, koledzy, nie koledzy, to tak. <grym> Maryś, <grym> jesteś oczkiem w głowie taty? Nie wiem. A, nie dobra, wiem, jest, nas, już, już jest wiem. nas dziesiątka, wie pani, no to tak trudno powiedzieć, kto jest oczkiem w głowie. No może tylko dlatego, że jestem najmłodsza, to gdzieś tam może trochę tak I, I asystujesz. Blizką, tak. I, 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 jesteś, i, tak. I taka najszybciej chętna do takiej jakby nam pomocy trochę. A mm -hmm. trzeba. Dobra, dobra, już ja pojadę z wami i niech tam będzie wszystko w porządku. <grym> Więc to no jest tak naprawdę no, trzeba zasadzie. pomagać, tak? Mm -hmm. Mamy też odwzajemnione to, że mama jak e, trzeba, to i tata się zajmują nam dziećmi. Gdzieś tam, czy przychorują, czy e, dzieciaki, to do przedszkola nie można puścić, czy coś w tym stylu, to e, tylko się hasło rzuci babcia nie, dziadek Stasiek, to już pod drzwiami stoją ubrani. Tak. Ilu, e, ile masz dzieciaczków? Marysie? Dwójkę, dwójkę. Mhm, także Nie pójdziesz w ślady rodziców, jeżeli to chodzi już o To chyba bym rodziny. musiała z piątkę mieć. Żeby Za wolno nie... się rozkręcasz po prostu. Tak. Mhm. To znaczy, że teraz nie są chyba te czasy. Młodzi no tak. inaczej myślą tak, My... nie wiem. Często światła pewnie nie było, dlatego jest na dzisiaj. Nie, to nie chodzi o to. Światło, nie światło. Może to jest taka trochę. Było inne przygane. zupełnie podejście. Było inne podejście, tak. było biednie, ale jakoś człowiek starał się, żeby to wszystko spinało się. Żeby to starczyło tam chociaż na te. Nie tak jak gdzieś u Jedynaków, czy tam, jak dużo mniej dzieci, ale żeby te dzieci nie chodziły brudno, głodno. Tak, I tak, to, tak. o to chodziło właśnie. A byliście blisko, tak? Tak, to, mhm. tak jak teraz opowiadacie, te próby. Um, a jeszcze wróćmy do tego waszego dnia, o które zapytałam. Budzicie się rano, budzi się pani Ania rano, jest dziesiątka dzieci. E, czy one się jakby jedno drugie ogarnia? Czy pani musi każdego z osobna? Jak to, proszę tak opisać, od rana do wieczora. Pani Dzień. To znaczy się tak. Dzieci, te starsze dziewczyny, jak już to tym młodszym pomagały zawsze. Mhm. Do szkoły jak szły, no bo szło większość do szkoły. Zostawały te małe dzieci. Był taki okres, że jeszcze do pracy chodziłam, więc to były takie trochę ciężkie te czasy. Dzisiaj może by człowiek nie dał rady, bo naprawdę mhm. trzeba było się zastanowić. Ale... Wszyscy, y, wszystkie dzieciaki dbali o siebie. Tak jak ja widzę teraz y, u Marysi, y, no niby najmłodsze wnuki, ale na przykład Ula jest starsza, Jasiek jest młodszy, ale żeby ktoś tam coś zrobił Jaśkowi, to ona stoi pierwsza i nie ruszaj, bo to jest mój braciszek. Czyli to jest na tej zasadzie, że dzieci jakoś może było większe poszanowanie, jeden drugiego. Y, były tam mhm. różne spinki, bo niestety jak przy byli, takiej ilości, to przy takiej ilości, a po drugie różnych charakterów. Marysia była najmłodsza, a przed nią było dwóch chłopaków, więc to były tam różnie się bez, zdarzało. Ale było fajnie, był czas na to, żeby nie było jeszcze wróćmy do tych czasów, gdzie nie było tyle rzeczy, co jest teraz, bo dzisiaj mogę iść i nie muszę tego robić czy piec chleba, czy tam coś, czy, czy jakieś bułki, placki, żeby dzieci miały co jeść, bo dzisiaj idę do sklepu i mam wszystko pod ręką i, na, i stać na to, a kiedyś może było trochę inaczej. No niestety nie będziemy wracać do tego, bo tego się nie da y, powiedzieć, opisać. Czyli są dzieciaczki, dzieciaczki jedne idą do szkoły, drugie zostają z panią. Pani gotuje obiad pewnie, tak? No na pewno. Ma pani jakąś y, rolę, jakieś, jakąś ziemię do uprawienia w międzyczasie? To znaczy się w tej chwili y, nie mam gospodarstwa. Wtedy, mamy... pani Aniu, Ale mówimy wte o wtedy. W, wtedy wtedy mhm. był czas, że... Y, y, Jesteśmy ja prac... na kurpiach zielonych teraz, tak? O, to nie, to Ty już jesteś jesteśmy wcześniej? dalej. Już jesteśmy tu na terenie Mazur w Mazuchówce. Aha, ja się urodziłam bo... tutaj, tak. Aha, już już tutaj. ona się tutaj. urodziła mhm. na Mazurach, więc ja jeszcze później jak oni przy... zrobiłam obiad. Dzieci najedzone przyszły ze szkoły, lekcje tam poodrabiane. Ja jeszcze pracowałam w świetlicy, w klubie, no, świetlica wiejska, więc przychodziła godzina 16 czy tam 18, trzeba było iść, otworzyć świetlicę, zająć się innymi dziećmi. także... I wtedy mąż już był w domu, tak? Bo wtedy mąż już był wychodził mąż, rano do dziewczyny, pracy. Dziewczyny już starsze wiedziały, co mają tam robić, mhm. lekcje pomóc odrobić jeden drugiemu. I to było mm. wszystko. No bo między mną a najstarszą jest 15 lat różnicy, to jak ja się urodziłam, to już takie były dziewczyny już dosyć duże, panne, tak. <grym> Dokładnie. Kolacja, przy wspólnym stole wszyscy? Obowiązek, czy niekoniecznie? Nie zawsze. Ten obowiązek wynikał jakby tak sam z siebie, mhm. dlatego że… Czyli nie był obowiązkiem tylko Nie po było, prostu. tylko tak po prostu, a zrobione, idziemy, zjemy i dalej. Każdy dalej. tam gdzieś do swojej pracy, do, do swoich zajęć. Mhm. Ale zazwyczaj to spotykało się zresztą i do dzisiaj. U nas najwięcej to jest w kuchni, tak? Spotkania to przy stole, gdzieś tam się wchodzi do kuchni, no i w kuchni najwięcej. Czyli największe pomieszczenie wasze to kuchnia. Pewnie jest wielką jedami. Nie, nie, ale... No właśnie, nie. Nie, nie, jest chodzi, nie, ale jest taki ściąg właśnie w tym w tym, w tym miejscu, miejscu jakoś, no, tak, tak, tak. jakoś. Energia, gdzieś, energia, tak energia tak część na stołeczkach na krzesłach popierani po o meble także mm -hmm. cały czas gdzieś tam ktoś tam się przewija i tam jakoś w tej kuchni jakoś tak naprawdę się coś się, dzieje się ciągle coś dzieje, tak. Pani Aniu, pani jest bardzo aktywna na Facebooku. Nie ma Pani problemu z technologią nowoczesną? I takie mi się teraz pytanie nasunęło, jak mówicie o kuchni, bo na pewno wcześniej miała Pani taką kuchnię wymurowaną, gdzie trzeba było pogrzebaczem odsuwać te metalowe elementy, żywy ogień był w kuchni. A teraz pewnie ma pani kuchenkę. Yy, tak, mamy kuchenkę już nowoczesną, gazowo-elektryczną, mm -hmm. tak jak w większości, no bo nie dało się rady. No ile my z 10 lat może Tak samo smakuje z takiej kuchenki jak z tamtej kuchni? Jeśli się Wkłada w to serce i, i robi to gdzieś tam starymi sposobami, więc ten smak jest trochę podobny. Nie kuchnia może robiła to wszystko, tylko wkład y, tego uczucia takiego i, i tego, że naprawdę to powinno być dobre, tak? Mhm. Ale mają też wymurowaną kuchnię. No, no mamy. Nie zburzyliście tamtej. Znaczy, nie, nie, nie. Mama, Czy... mama u siebie w pracowni, tata, postawił sobie piec i pieką chleb. Tata gdzieś tam jakieś swoje też rzeczy. To grzybki, to jakieś tam różne kiełbaski. To tam tata sobie idzie do pracowni, obok domku mają właśnie takie pomieszczenie, gdzie tam mama ma cały swój skansen. Wszystko to, co gdzieś tam pozbierali, pościągali, no to brakowało tylko pieca. Czy macie muzeum w domu? Można tak powiedzieć. To znaczy się jest takie. E, jeśli się prowadzi taką pracownię, jak ja mam, tą tkacką, do tego jeszcze twórczość ludowa, czyli e, e, musi być tak w e, jakieś tam rzeczy. No z Tkactwa gdzieś zobaczę jakąś tkaninę, ktoś ma na zbyciu. A może byś e, sprzedała czy, czy oddała. Więc ja mam. Kupy tych tkanin, różnych wzorów, więc to tak samo istnie. Maszyny drugie, też, narzędzia. A, tak, a po drugie, jeśli się czymś zajmuje, na przykład do obróbki lnu wszystkie rzeczy, kołowrotki, niekołowrotki, wszystko prawie u nas jest, więc w mojej pracowni. No właśnie, mieliśmy tutaj pracownicy Domu Kultury, Polany Kultury, mieliśmy okazję zobaczyć e, warsztat pracy pani Ani, ponieważ dzisiaj realizujemy na Polanie Kultury 16. Orzyskie Spotkanie Folklorystyczne. E, realizujemy je online, bo tylko tak możemy i dzięki temu właśnie gościmy wspaniałe dwie kobietki i pana Stanisława również, który jest na zapleczu. Także m, e, my zobaczyliśmy, jak działa warsztat i państwu też to wszystko pokażemy e, niedługo na YouTubie Polany Kultury w Orzyszu, to proszę Proszę, bądźcie czujni i czekajcie. A ja, pani Aniu, mam jeszcze takie pytanie. E, jak to jest, pani Aniu, dostać ogólnopolską prestiżową nagrodę e, Kolberga, imienia Oskara Kolberga, e, za twórczość ludową, za całokształt twórczości w 2017 roku? Jak pani e, dostała m, wiadomość, że jest pani laureatką? Jak się pani poczuła? Bo tego się nie da opisać. To jest uczucie takie, że no człowiek niby pracuje, robi te rzeczy codziennie. A tu później dostajesz wiadomość, że jesteś wyróżniona takim odznaczeniem. Ta nagroda Oskara Kolberga jest przyznawana tylko raz w życiu. Nie tak jest, że ktoś tam może dostać jakieś inne odznaczenie, a ta nagroda Oskara Kolberga jest jeden raz w życiu. Twórca ludowy może otrzymać. Więc po prostu i radość, i łzy gdzieś tam, że jednak ktoś tam pamiętał. Opłacało się robić swoje rzeczy. Że jest po prostu Pani doceniana i jakość, którą Pani serwuje, ta autentyczność jest po prostu widoczna. Ale mama jest też, trzeba zacząć od tego, jest bardzo skromną osobą. Ona nie lubi się chwalić. To prędzej my gdzieś tam wrzucimy jakiś link albo na Facebooka gdzieś coś tam wrzucimy, ona tak niekoniecznie. Ona woli chyba raczej tak sobie sama ze Stasiem naszym. No. Przeżyć to, ale no się opłacało no tyle lat. Mm -hmm. Tyle lat. Jak oni już na Warmii Mazura grają jako kapela w przyszłym mm. roku będzie 30 lat, a razem w kapeli 50. No to ja nie wiem, kto tyle wytrzyma. Ja też nie <grym> wiem. I no i, i wszystko wygląda na bardzo zgodne, harmonijne współbycie. Między wami jest po prostu no, niesamowita energia. No, staramy się to utrzymać. To nie sztuka wyskoczyć z czymś tam raz i coś tam pokazać, a potem się zapomina. Nie. Moim zdaniem czego się człowiek, jak to mówią, nauczy, to śpi i mruczy, więc jeśli się to kontynuuje gdzieś tam, są efekty, biorę udział w różnych konkursach tkackich. Też jest przyjemnie, jak się otrzyma nagrodę, tak? Mhm. Jednak to są ogólnopolskie czy ogólnoświatowe jakieś tam e, e, konkursy, więc jeśli człowiek jest doceniony, myślę, że to chyba każdy ma to na uwadze, żeby być gdzieś tam doceniony. Na pewno pani Ania z Panem Stanisławem, też z Marysią, niejednokrotnie gościli też u nas w Orzyszu na przeglądzie naszym ludowym, na orzyskich spotkaniach folklorystycznych. Jakie jeszcze punkty w ciągu roku macie do zaliczenia, jeżeli chodzi o konkursy, o przeglądy? Ojej, tego tak szybko nie da się y, no, opisać, pod... o, ale jest tego trochę. Od początku roku to chyba świętowiosne, prawda? W Węgorzewie. No, Węgorzewo, mm -hmm. zazwyczaj to Węgorzewo, świętowios. Jarmark też. Później Jarmark, Jarmark w Widminach, Orzysz, wcześniej jeszcze Orzysz nieraz jest jak Jarmark w Widminach, okoliczne dorzynki gdzieś tam, no i jak się trafi, to i Kazimierz Dolny. A i nieraz się trafiło, Panie Aniu, prawda? No, tro, trochę się trafiło. Kilka razy mm. już byliśmy w Kazimierzu Dolnym. Ale jako kapela z mężem, tak? Tak. tak. Eee, Bo mąż też zawsze. jako solista? Jako soli to... tak. tak, mąż mm. jako solista. Wcześniej pierwszy raz, jak byliśmy w Kazimierzu Dolnym, to w kategorii duży-mały, gdzie już i Marysia brała udział. Mm -hmm. eee, Cała rodzina. Mm -hmm. eee, wszystkie dziewczyny, e, które były w, w zespole, e, więc ze śpiewem byliśmy. I w kategorii duży, mały. Wtedy też było wyróżnienie, więc się od tego już tak zaczęło mniej więcej. A młodzież śpiewa, czy też muzyku na jakichś instrumentach gra? Pani, pani młodzież, Pani Aniu? Nie, jakoś. To znaczy, chłopaki na, na perkusyjnych jakichś instrumentach na pewno by grali. No Dziewczyny bardziej śpiew. No, nie, nie wiem, nie. Zresztą człowiek tak nie goni do tego, żeby tam się na czymś uczyć grać. Bo trzeba dać ludziom, żeby coś mieli do roboty, nie tylko my. Czyli głównie śpiewacie razem. Na głosy? Nie. Kurpiowski raz... śpiew nie jest taki na głosy. Czyli to biały śpiew jest. Biały tak? śpiew, tak, taki normalny, tradycyjny, jak się śpiewa, kiedyś śpiewało, czy na zabawach, czy gdzieś tam. Mhm. Na jakichś imprezach to właśnie taki śpiew. Taki sam z siebie, niewyuczony gdzieś tam, że tak musi śpiewać, a tak, tylko po prostu taki normalny śpiew mhm. biały. No Pani Aniu, teraz się go trzeba właśnie uczyć. Teraz tak. jest niewiele osób, które potrafią takim normalnym właśnie śpiewem. Każdy ma ozdobniki, melizmaty, nie wiadomo co, a mało a tutaj... jest osób. Tak, a tutaj nie wymagane są te ozdobniki. No jeśli ktoś tam potrafi, no to wtedy się popisuje, ale mm -hmm. zazwyczaj ale nie jest tym... to wskazane nawet. Tak, nie, 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 absolutnie. Tak, mm -hmm. dlatego że śpiew ludowy yy, oprócz śpiewów takich ukraińskich lub litewskich, oni mają tam te dwugłosówki, a to reszta to jest normalny śpiew, no. Który przy pracy miał dodawać, a nie muszu, otuchy, Na inny miał tak, cel. Tak, tak, tak. tak, tak że nie, nie ma tego, że pójdę się uczyć i coś tam. I ci, co się uczą właśnie gdzieś tam, później muszą przyjść do twórcy ludowego, takiego, który śpiewa, uczyć się tego od niego, tak? No tak. Tak, no Pani Aniu, autentyczności... Nie da się nauczyć, nie da się jej, nie wiem, przekazać. Po prostu się albo jest prawdziwym, albo, 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 nie nie jakimś tam albo się jest aktorem. Aktor, pani Aniu, tak. jeszcze chciałam zapytać Panią o wydarzenie z 2011 roku, kiedy to dostała pani stypendium ministra. Kultury. Zapomniała pani już o tym. To było pierwsze? Tak, to... tak było pierwsze. W 2011 roku miałam pierwsze hmm. stypendium na tkactwo. O, właśnie. właśnie otrzymałam na upowszechnianie tkactwa i kultury ludowej. Ale miałam jeszcze stypendium w 2015 roku. Też, też od ministra? Też z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Właśnie też na tkanie tkanin mazurskich. Wtedy tak było o, trochę głośno w tym 2015 roku o, o to, żeby e, wrócić do tradycji tkania tkanin mazurskich. Mm -hmm. Więc na to też miałam. Niedużo, bo pierwsze miałam na pół roku, a te drugie miałam na 9 miesięcy. I w ramach tego stypendium jeździła pani po Polsce, pokazywała swój warsztat, czy na czym polegało to stypendium? To znaczy się o, to bardziej polegało. Pokazy oczywiście, wyjazdy tak samo na wszystkich mm -hmm. jarmarkach, na, na y, y, warsztatach, ale po, polegało to bardziej na tym, żeby odtworzyć dawne tkaniny mazurskie, czyli te czteronicielnicowe, tak zwane cebulkowe, więc te tkaniny były preferowane. Mm -hmm. Ale to głównie w domu było realizowane. No tak, no bo w to, co mamy, to, mamy, to tak. było... Tak, w domu odtwarzała wzory ze starych gdzieś tam tkanin, które gdzieś tam od kogoś, albo gdzieś tam, gdzieś wypatrzyła, odtwarzała w domu. I wtedy te tkaniny gdzieś przesyłała pani? To znaczy Czy były wystawę. Były organizowane wystawy. Miałam wystawę w Olsztynie, w bibliotece i w Domu Kultury w Wydminach. No a część później w, w tych tkanin, które były wykonane, część jeszcze poszły na Jedną tkaninę odkupiła ode mnie, odkupiło muzeum w Łodzi. Także tych tkań to poszło tak, jakby w świat. W świat. Hmm. Marysia to wszystko wie i umie. Co pani umie? Może jeszcze wszystkiego nie, nie ale nie. stara się e, coś tam robić, naśladować. Hmm. Ale najważniejsze, że już ma pojęcie, co do czego przyłożyć. To jest najważniejsze. Jak się, hmm. To się wie. Więc kiedyś tam na pewno będzie. Bo Marysiu, ty jako animator pracujesz, czy jako instruktor ludowy? Mm, czy ja... zajmujesz się kulturą ludową, czy też szerzej? Znaczy, wie pani, co tak różnie. Ja głównie jestem od dekoracji. Jeżeli. Jeżeli gdzieś tam Państwo będą, to, co gdzieś tam stoi, wisi, to jest praktycznie wykonane przeze mnie. E, pomaga jeszcze mi mój pan Rysiu, który tam z Którego młotkiem, pozdrawiamy oczywiście. Tak, również pozdrawiam, e, który tam wspomoże mnie zawsze piłą, młotkiem i narzędziami ciężkimi. Ale czasami mam takie pomysły, że się za głowę łapię, ale pomaga, pomaga mi realizować to. Kultura ludowa gdzieś tam też wchodzi. Jak mamy zajęcia z dziećmi, to się staram na tym Bartku Małym przekazać chociaż robienie tych zakładek, czy tam też bransoletek. Ale gdzieś tam jak, jak się da, to krosna gdzieś tam zawsze w tle są. Gdzieś hmm. tam, tak. Czy od dawna jesteś w, w tym Domu Kultury? Pracujesz od dawna? Od siedmiu lat. No, to już kawałek czasu. To już trochę, tak. Hmm. Już. No, zobaczymy dalej, co będzie. Będzie dobrze. Tego dziewczyny tak, Wam życzę. Oby. Jest to Ob dla mnie wielki zaszczyt Was tutaj gościć, poznać Was troszeczkę bliżej, porozmawiać. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Orzysza na Polanę Kultury w celu realizowania tego projektu. Dodam jeszcze, że panie są w pięknych, kurpiowskich strojach, eleganckich, z bursztynami, gorsetami, pięknie haftowanymi. No, zresztą sami państwo widzicie, czego tutaj dokładnie nie widać, to zobaczycie na filmiku z warsztatów, które ja, na które ja zapraszam i zaprasza również pani Ania, prawda? Tak, tak, bardzo, bardzo zapraszamy wszystkich, którzy... Chociaż trochę e, interesuję się tym, tymi rzeczami, które ja wykonuję, czyli tkactwo, jakieś tam tkaniny, e, i pozdrawiam wszystkich i życzę, życzę, życzę wesołych, zdrowych świąt. O właśnie. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, żebyśmy się w końcu mogli spotkać. Właśnie. Poprzytulać, powyciskać. Co dla bałdygów jest szczególnie istotne? E, tak, tak jest. Dzięki dziewczyny jeszcze raz bardzo, bardzo mocno. Również dziękujemy. My bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich. <noise> Moim gościem i Państwa była Anna Bałdyga oraz Maria Magdalena Joka. Polskie Radio Orzesz.